według projektu nr 18, to jest projekt zarządu w sprawie tych środków, o których mówiliśmy wcześniej przy wprowadzeniu, to są środki w wysokości 6000 zł. Przeznacza się na redakcję gazety Głos Podgórza, 2200 pozostałych środków na kolportaż, natomiast 4000 zł z tego... Przepraszam, 2200, 2200 przeznacza się na materiały promocyjne, 4000 zł na tablicę i 13000 z rezerwy na tablicę. Nazwa tego zadania między innymi podyktowana jest tym, że nowe zadania muszą, żeby miały dużą szansę wprowadzenia słowo inwestycyjne. Jakąkolwiek szansę, ażeby było to wprowadzane na drugi zakup inwestycyjny. W związku z tym pojawił się słowo zakup inwestycyjny z pierwszej tablicy regionistów podgórskich, tak się nazywa tablica. Wpłynęła poprawka, żeby wykreślić w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy i pozostałe, a co zrobimy, jak to wykreślimy? Zostanie na zadanie. Żeby wykreślić paragraf pierwszy, czyli paragraf pierwszy, środki w wysokości 6000 zł, zadania wydania kolportaż gazetki podstawowego przeznaczyć na redakcję gazetki. Chciałem powiedzieć, że my nie mamy umowy spisanej na ten rok, dlatego że nie ma takiej możliwości, bo nie mieliśmy kwoty po przetargu. W tamtym roku taką umowę mieliśmy spisaną na wydawanie gazetki. Oj, Marzena tak nie zniknęła. Marzena. Pani Marzena, bo mówimy o sprawach. Jest poprawka, żeby 6000 zł, które zarezerwowaliśmy na redagowanie Głosu Podgórza, czyli tą umowę, którą w tamtym roku mieliśmy spisaną z panią, która pomaga redakcji, żeby to spuścić. Tyle. Autor poprawki, proszę bardzo, panie sekretarzu. Proszę Państwa, skąd ta poprawka? No, tak, w ubiegłym roku przeznaczaliśmy taką kwotę 6000 na redaktora naczelnego. Też do końca nie mogliśmy uzyskać informacji, które to są nasze. Przepraszam, na panią, która będzie się zajmowała gazetką, wkład gazetki, pisać artykuły. Nikt nie był w stanie określić do końca, czym pani się ma zajmować. Dzisiaj po roku myślę, że mamy większe doświadczenie. Według mnie, proszę Państwa, wydawanie 6000 zł, czyli praktycznie porównywalne jest tym, co wydajemy na całą gazetkę, na sam skład, to rozumiem, że może się mylę, że pani będzie składała tą gazetkę, jest troszkę kwotą wyburowaną. 1500 zł, proszę Państwa, za złożenie jednorazowo w jednej gazetki. Myślę, że to jest chyba trochę wygórowana kwota. Uważam, że należałoby rozeznać sprawę, czy nie można tej składania gazetki powierzyć komuś innemu, na przykład firmie, która zajmuje się drukiem, w formie zapytania ofertowego. No moim zdaniem, proszę Państwa, to jest naprawdę duża kwota. Ja rozumiem, że w ubiegłym roku była mowa, że pani będzie się zajmowała też artykułami. Artykuł, nie wiem, no ten artykuł, o który się zwracałem, że w jednej z gazetek bodajże to był chyba wrześniowy numer. Pani na pierwszej stronie umieściła artykuł, który w ogóle nie był rzetelny, ponieważ merytorycznie odbiegał od stanu faktycznego. Nie wiem, z jakiej przyczyny to tak wygląda. Natomiast, tak jak mówię, nic się nie dzieje, jeżeli wstrzymamy się przeznaczeniem tych środków dzisiaj na przeznaczenie na tą redakcję gazetki, bo rozumiem, że to miało być kontynuowane w takiej samej formie, co budzi moje duże wątpliwości. Dziękuję. Pan Jacek Kulado, też drugą poprawkę. Tak,
Ja może powiem najpierw, dlaczego się nie zgadzam z przeznaczeniem tych środków 6 tysięcy złotych na wydanie reportażu na redakcję oraz punktu drugiego, czyli na wykonanie materiałów pomocy nie gada 9 tysięcy. Po pierwsze, no tak, pan Jacek mówił i to, co jak najbardziej wypiewam, no redaktor miała zapewnić taką jakość do tej redakcji, tak? Nowa jakość kompletnie nie została zapewniona. Mamy dalej to samo, w zasadzie co mieliśmy, oprócz tego, że nowe nazwisko pojawiło się wśród autorów artykułów, ale artykuł, na, powiedzmy sobie szczerze, że artykuł w ilości no, jeden na przykład na gazetkę z grudnia 2012 roku, tak, tutaj przygotowała jeden artykuł podpisany, bo to Marta Kutorek, tak, dobrze mówimy, to jest pani Marta Kutorek. Przygotowała jedną gazetkę, jeden artykuł na niecałe pół strony, jeszcze ze zdjęciem. Dwa opracowała, opracowała to znaczy tyle, że przekopiowała sobie ze strony internetowej albo z innej gazety i po prostu skróciła, gdzieś dodała, albo nawet po prostu tylko część wycięła. Więc nowej jakości nie mamy, mamy dalej to samo, co mieliśmy, więc skoro tak jest, to dlaczego mam za to płacić dodatkowo? I druga rzecz, 2200. No. Na tym roku przeznaczyliśmy też na materiały pomocy na dzielnicę. I co dostaliśmy? Pamiętacie Państwo baner, który tego lat, który dostał? Pamiętacie Państwo, które tam leżą te piękne fioletowe odznaki? Wolak się zepsuł. Nie wiem, czy może został sklejony. Ale powiedzcie Państwo jeszcze, czy podobał Wam się. Bo dla mnie to był dość wstydliwą zdobą każdej naszej, naszego wydarzenia czy inicjatywy. Ja sam nie jestem grafikiem, aczkolwiek bawię się czasami w takich programach i moim kolegom gada tu siebie w pracy. Nie były wysokich lotów, ale pewną jakość zapewniały. No tutaj no, nawet było okiem laika, no, no jest no, naprawdę cieniutko, bardzo cieniutko. A te środki, poprawy tutaj, proponuję przeznaczyć po raz kolejny na oznakowanie traw turystycznych wiązków na terenie podróża. Jest mniej, bo jest 8200, ale co mnie jeszcze tak by po raz kolejny wspomniało o tej sprawie. Mieliśmy ładny weekend, w niedzielę byłem na spacerze pod kładką naszą. Stała grupa Francuzów, duża grupa młodzieży francuskiej, no myślę, że 50-60 osób. I opowiadał mi tam przewodnik pod kładką, co tutaj mają daleka, co tutaj mają daleka. Wydaje mi się, że oczywistą drogą stamtąd powinno być Renek Kurski, Park Bernackiego, Fort Świętego Benedykta, Kopie i tak dalej. Oni sobie całkowicie skręcili szli w zbliżeniu. Przypuszczam, że przewodnik wiedział, a może nie wiedział. A jednak jeżeli nie wiedział, to skąd się dowie, to dobrze. A nie prawie grupa jest przewodnikiem, mamy tutaj turystów indywidualnych. Skąd mają wiedzieć tacy, którzy nie zgłębiają, nie wiem, jest taki, że rzeczywiście siądzie przewodnik, przeczytał z ręką, w ręce z mapką, czy w gruncie i wie, że tutaj są rzeczy, które warto odwiedzić. Nie mamy kompletnie w miejscu, w którym najwięcej turystów do nas nowych przychodzi, czyli tam obrazki, nie ma nawet dziwnego znaku przekazującego, tak pani idź tam, warto to zobaczyć. Jest to element naprawdę istotny dla nie tylko dla Wybórza, tylko skali Krakowa, skali Polski, a można w skali Europy czy świata, bo kopców no, takich jak my mamy, czy tak pani wcześniej poczytane wizyta, no, nie jest wielki. Myślę, że zdecydowanie większe korzyści by przyniosło przeznaczenie środków właśnie na tą inicjatywę. Dziękuję. Kto to robił? Już pani Pani Kukowa zbiera materiały na sygnał, czy to dla rządu, czy każdego z radnych idzie na imprezę, bo ona nie jest na ją widziana. Niekoniecznie potem ona pisze z tego artykułu. I potem robi skład. Ja rozumiem, że my nie głosujemy dzisiaj, czy to pani Kukowa będzie. Czy może, jeżeli po prostu są obiekcje co do tej osoby, to po prostu może być ktoś inny. Tylko dzisiaj dyskutujemy na kwotach. Jeżeli koledzy mają propozycję przemienienia tych kwoty, to ja rozumiem, że za 5 minut będzie tutaj podanie na słupku, bo to, że pani Fabian przystąpiła do zespołu redakcyjnego i robiła kiedykolwiek skład, to nie liczę na to, że ona to zrobi. Jest to ogromna robota i ja się nie dopominałam.
o zatrudnienie redaktora, tylko wiele lat za darmo to robiłam, ale wtedy się to szczęśliwe, że ktoś inny robi, za to mu płacą. I jeszcze raz, ja jestem redaktorem naczelnym, przyjdę na posiedzenie, wybiorę materiały, tylko pytanie, kto będzie robił ten skład? Jak Państwo uważacie, że zespół jest coraz większy, może mi dwa tygodnie siedzieć po poprawku. Skład musi zrobić jedna osoba, przyjść z gotowym, przedstawić zespołowi, oczywiście wcześniej zebranych materiałów. Nie wiem, czy zasługuje na te pieniądze, czy nie zasługuje, bo ja się nie pytam, ile jaki redaktor po prostu bierze, ale czy, panie przewodniczący, czy musi być podjęte, podpisana umowa na cały rok? Czy nie można na przykład dzielić na kwartały? Proszę Państwa, ta pani już zrobiła ten dobier. Przecież za 2-3 dni, w czwartek będzie podpisana umowa i zaraz po świętach będzie wydrukowana gazeta. Wydaje mi się, że w momencie, jeżeli ktoś pracę robił, to taka dyskusja mogłaby być mistyczna. Co robimy, czy będziemy dalej, czy nie będziemy, czy są chęci. Dzisiaj... Bo na razie to przypomina tak, ja się zgłoszę do zespołu, bo chcę dać swoje typu, no nie ukrywam. Pan Grona przystąpił do zespołu, bo był oburzony w jesieni, że jego artykuł odnośnie zorganizowania na Orliku kampanii, nie wiem, osób, który był współsponsorem, że się nie znalazł po prostu w numerze. Wręcz usłyszała, że po nim ktoś tam zgłosił, czyli tak de facto to nie macie prawa nawet wyboru materiałów. Dobrze, każdy może składać, może pisać. Każdy składać może. Tak, więc po prostu ja Ciebie pytam wyjaśnić. Mamy umowy w tym roku podpisanie z panią Kutorek. Idzie to już siłą, że tak powiem, niecki. Nie było też rozmowy z nią na ten temat prowadzony, bo po pierwsze nie wiedzieliśmy o opłacie, nie znaliśmy jak będzie po przetargu, jeżeli chodzi o zrób. Ja rozumiem, że my byliśmy przed tą dyskusją, bo rozmawialiśmy, że czy pani Kutorek się sprawdza, czy się nie sprawdza. Nie było głosów negatywnych. Natomiast pamiętam tą dyskusję, że Marzena po prostu powiedziała, że tego robić już w tej wersji jako redaktor, że nie będzie żadnego składu. W związku z powyższym należy się nad tym zastanowić. Ściągając środki, ja nie mówię o przeznaczeniu, oczywiście można, ściągając środki, nie mamy możliwości wtedy, ażeby pieniądze przeznaczyć na umowę zlecenia z kimkolwiek, ja nie personifikuję. Czy te środki, czy wyższe? Otóż próbowaliśmy to rozpoznać w tamtym roku, już się to nie wyjaśniło. I wyszło na to, że za podobne środki nie znaleźliśmy osoby. Oczywiście mogliśmy wziąć, możemy wziąć tu poprosić studentów, bo była dyskusja, może ktoś tu, nie wiem. To jest tylko taki głos, że my mamy, chcemy jako zarząd zapewnić funkcjonowanie gazetki, bo za to odpowiadamy za kontakt z mieszkańcami. Jeżeli uznacie Państwo, że te pieniądze są za wysokie, niepotrzebne, oczywiście tak, tylko trzeba się zastanowić, co dalej zrobić. To tak, ja tutaj się chciałem o to zabrać do budżetu, bo ponieważ tu po kursach się nie rozmawia, on się nie dyskutuje, mnie się na przykład Lula podobał, został naprawiony, kursy mi się też podobają. Trzeba było zaoferować swoją, może tak powiem, pomoc, albo zrobić grafikę, może byśmy powiedzieli, że oczywiście to jest rzecz. Rzecz z tym, że powtarzam, w ustach, czy te dwa rzeczy nie rozmawiamy, bo to się nie ma sensu. Rzecz natomiast polega na tym, że te wszystkie koszty, do których się tak tutaj wyrażamy, że pani Kutorek 6 tysięcy, ja dam na przykład. Dla przykładu, proszę Państwa, jednorazowo w tym pytaniu, jednorazowo, ja nie mówię, co fakt. Oczywiście być może, że materiał innej skali, inaczej postrzegany, ale przy jednorazowym wydatku na publikację czy na zrobienie książeczki ogłaszowej, książki, bardzo mi się podoba, rewelacja, na lecie połączenia, to mniej więcej też tak kalkuluję, że sam dług kosztował 7497 zł. Natomiast opłaty za zrobienie zdjęć, za opracowanie materiałów jednych, opracowanie materiałów drugich,
Czyli po prostu tych do książki, korekta tej książki, opracowanie graficzne i techniczne książki i tak dalej, etc. To jest kwota 5969. Niewiele, sięgająca oczywiście wartości jak gdyby druku, tylko samej książki, druku i papieru. Więc mili Państwo, oczywiście, że tu każdy sobie powinien zdawać sprawę, że no nie można mówić tak, bo 6 tysięcy to tak jakby to pani półtora. Pani półtora wzięła 6 tysięcy za to, że jeden głos pod górę został wydany, czy coś tego rodzaju. Nie, to jest to po prostu materiał, który się powtarza kwartalnie, na którym trzeba trochę więcej pracy być może i opracowanie takiego materiału do części. No więc ja tylko pokazuję, żebyśmy nie żonglowali znowu takimi kwotami, tak sobie dowolnie pokazuję, że po tu 6 tysięcy, a coś taki głos pod górę i nic się nie zjebało. Nie róbmy z tego, że tak powiem, że dziękuję. Pani Iwona, bo to za chwileczkę drugi raz i potem pan jeden Jacek, pan drugi Jacek. Ja chciałam się odnieść. Po pierwsze mówiliśmy tu przy okazji przeznaczenia pieniążków na samochód, żebyśmy nie finansowali rzeczy, których nie musimy z pieniędzy dzielnicy finansować. Naprawa czy montaż nowych trasowskazów czy kierunkowskazów dla tras turystycznych, czyli renowacja i naprawa. Jest obowiązkiem z UKIP-u, a nie obowiązkiem dla dzielnicy. Przeznaczanie na to pieniędzy jest, tak jak pani Kasia powiedziała, marnotrawienie środków. Natomiast kolega Jacek powiedział, że w tamtym roku nie bardzo widzieliśmy jakiś zakres obowiązków pani Paweł. Ten zakres obowiązków jest pani doktora. Ten zakres obowiązków jest bardzo wyraźnie określony. Został przesłany do dzielnicy, został przesłany do miasta przy podpisywaniu umowy. Nie ma go oczywiście przy sobie. Jeżeli będzie taka potrzeba na przyszłą sesję, ten zakres obowiązków pani półtora przyniosę. Myślę, że to, co powiedziała Marzena. Ja też tak nie twierdzę, że akurat to musi być pani Marta albo nie pani Marta. Ktoś to będzie zrobił taniej, równie dużym zaangażowaniem, co ona. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby panią Martę angażować, że jeżeli są spotkania z mieszkańcami, jeżeli są jakieś narady, jeżeli są jakieś prezentacje, żeby pani Marta na te prezentacje chodziła, bo od tego jest. To jest również nasze całe zadanie, nas wszystkich, że jeżeli jest taka potrzeba, to pani Martę należy w tę sprawę angażować. I rzeczywiście ważna zbytka też na ważną rzecz uwagę. No, pierwsze wydanie jest zrobione, skład jest zrobiony, przygotowany. Gazeta już jest złożona do składu, do drukarni. Trudno w tej chwili mówić o tym, czy będziemy panią Martę zatrudniać, czy nie, skoro tak naprawdę no, ludzie o tym mówić. Panie Jacek, panie Jacek. Dłużej już mam. Proszę bardzo. Panie ustąp pierwszeństwa. Proszę Państwa, słuchali i przede wszystkim słyszeli. Ja proszę Państwa tych pieniędzy 6 tysięcy nie przeznaczam na nic innego, tylko na to, co jest wpisane w paragrafie, czyli wydanie i komportaż Gazetki Głos Pod Górą. Nie przenosi się tych 6 tysięcy na inne zadania. Ja rozumiem, że umowa z panią jakaś została już podpisana. Nie została. Nie, nie. Oczywiście, że jeżeli pani przygotowała, to uważam, że powinno zostać zapłacone zgodnie z kwotą, która została już niepotwierdzona, czy w jakiś sposób zagwarantowana i powinniśmy zapłacić za przygotowanie tego numeru, jeżeli pani to zrobiła. I powiem tak, wycofanie tego punktu nie ogranicza na podpisanie takiej umowy. Proszę? Proszę? Aha, czy musi być przesunięcie na parę? Musi być przesunięcie na parę. Dobrze, no to w takim układzie ja za chwileczkę musimy zagwarantować środki przede wszystkim. Dobrze, to ja za chwileczkę skoryguję swoją poprawkę o
przesunięcie, znaczy zostawienie środków w kwocie 1500 zł. Proszę Państwa, ja też nie jestem za tym, żeby pracę, korekty, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, ile to jest pracy, jak to wygląda, ponieważ też nadzorowałem wydawanie gazetki w ubiegłej kadencji. Byłem między innymi za tym, że należy zatrudnić kogoś, kto to będzie robił. I dalej podtrzymuję to stanowisko. Tylko ja przypominam sobie rozmowę, która się odbyła tutaj chyba rok temu, kiedy nie było określone, czym pani się ma zajmować. I tłumaczenie, że pani, jak się pani po panią zezwoli, to pani przyjdzie na jakieś tam spotkanie, etc. Nie wiem, to proszę mi powiedzieć jasno, czytelnie, czym ta pani się ma zajmować w ramach środków, które jej przeznaczamy. Jeżeli będę to wiedział, to ja będę wiedział, że mam zwolnić po pani, żeby ona przychodziła na spotkania, że ma z tych spotkań przygotować artykuł, że ten artykuł ona przygotuje i złoży go później na ten. Jeżeli taka jest rola tej pani, ja będę to miał na piśmie, że można w ten sposób, że można to będzie w ten sposób realizować, to ja też będę z tego korzystał i myślę, że większość z Państwa z tego będzie korzystała. Bo moja idea tego, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie pisał, czy redagował gazetkę, była taka, że przewodniczący, który jest odpowiedzialny za wydanie gazetki, zleca pani tematy, które ona opisze, czy napisze i które zostaną opublikowane nie tylko, proszę Państwa, w gazetce, bo mamy też stronę internetową, na którą możemy włożyć dużo więcej materiałów. Zawsze jest problem, kto ma napisać, kto nie ma napisać. Znaczy, potem wydajemy właśnie te środki, że pan przewodniczący zwraca się do pani, której za to płacimy i mówi, proszę pani, bardzo bym panią prosił, żeby pani napisała o zadaniach priorytetowych, o zadaniach powierzonych. Część materiałów jest w formie elektronicznej, pani Basia może udostępnić. Proszę o panią, żeby pani zwróciła uwagę, że dobrze by było, żeby dzielnica się zapromowała taką inwestycją, takim działaniem, takimi rozwiązaniami. I w momencie, kiedy to wygląda w ten sposób i pani się tym zajmuje, pani przygotowuje taki dokument, taki artykuł, pan przewodniczący jest zatwierdza, bo musi zatwierdzić, bo on puszcza, odpowiada za prezentację, puszcza do domu, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dać 1500 za tak wykonaną pracę. Natomiast to, co Państwo powiedzieli jakiś czas temu, no nie zgadzam się z merytoryką artykułu, który akurat został wydrukowany z bodajże mówiąc życzeniowej gazety, na pierwszej stronie, gdzie piszemy, proszę Państwa, bo my piszemy, Rada pisze, nieprawdę. Więc nie powinniśmy takich rzeczy puszczać. I proszę Państwa, jest, ja rozumiem, że Pani może, nie wiem, złe dokumenty dostarczą w tej sprawie, nie wiem, może się na tym nie do końca znała, natomiast no myślę, że jest też, bo nie wiem, jaka jest rola wtedy całego składu, który jest w gazetce, no też Państwo to jakoś weryfikujecie. Dlatego mówię, ja złożę zmiany poprawki o pozostawienie 1500 zł, natomiast pozostałą kwotę prosiłbym o rozeznanie i w trybie jakiegoś, nie wiem, miesiąca, bo za miesiąc będziemy mieć, możemy wrócić do tematu i mówię, jeżeli będzie przedstawiony również na piśmie zakres obowiązków pani, ja nie powiem, nie, bo ja uważam, że jeżeli ktoś pracuje, to należy mu za to zapłacić odpowiednie środki. Natomiast chciałbym jeszcze skończyć. Natomiast też należy wziąć pod uwagę, że mamy tutaj takie sformułowanie wydanie kolporta. I o tym też mówiliśmy niejednokrotnie. Zawsze z tym był problem, że gazetka, że tak powiem, zalegała w dzielnicy. I mimo, że obniżyliśmy nakład z 8000 do 5000, ta gazetka dalej zalega. Więc to też przeliczmy sobie, że tak powiem, efekt, jaki wydaje. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy kwestii tych promocyjnych i wizerunku dzielnicy, to uważam, że powinny się znaleźć środki na, nie wiem, bo słyszałem też głosy, że padają, no to jeżeli się nie sprawdzają tablice dzielnic, że należy je zlikwidować. No więc albo je zlikwidujmy, albo nie zadbajmy. I mówię tu zarówno o tablicach tych niebieskich,
Jak mówię, również o tablicach tych, które zrobiliśmy z mapą dzielnicy. Długi okres czasu były bezużyteczne, były wręcz zezłomowane, udało się je odtworzyć. W tej chwili znowu idziemy w sytuację taką, że część tablic jest porysowana, pomalowana. Więc mówię, jeżeli nie mamy środków, nie mamy i nie widzimy potrzeby, żeby te tablice były, to po prostu je zdemontujmy, bo myślę, że to też świadczy w jakiś sposób. Zanim pójdziemy głosu, być może łatwiej rozmawiać, a Państwo coś tam zakres umowy zlecenia, który był w tamtym roku z Panią... Zabrać pracę powierzam, wykonawca przyjmuje do wykonania prace redaktorskie, było tam odwane numery gazetki, głos podburza, według ustaleń przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy, w tym pisanie artykułów prasowych, minimum artykułu tego numeru, przeprowadzenie wywiadów, robienie zdjęć na miejscach wydarzeń, sporządzenie notatek dziennikarskich, redagowanie gotowych tekstów, obróbka językowa, poprawki, streszczenia, przygotowanie zdjęć i grafik ilustrujących artykuły, udział w spotkaniach, konsultacjach organizowanych z udziałem Rady Dzielnicy 13, nawiązanie kontaktów z czytelnikami, sporządzenie makiety gazety, przygotowanie jej do druku, nadzór nad składem i drukiem czasopisma. I to jest zakres, który był w tamtym roku. Ja się skończył. Panie Jacek, proszę bardzo. Chciałem się odnieść do tego, do wypowiedzi z osób, które mówiły o mnie. No tak, Pani Marzeno, myślę, że intencją naszą i żeby powołać redaktora było powołanie osoby, która rzeczywiście będzie dbała o merytoryczną wartość tej gazetki. Natomiast Pani tutaj powołuje się na skład. To całkowicie inna rzecz, inna sprawa i inne osoby się tym zajmują. Bo redaktor nie zajmuje się składem, ewentualnie go akceptuje. Skład gazetki należy do grafika. Uważam, że w ogóle chciałbym z radą za późno, ale na przyszłego trzeba zrobić. Nie wiem, jak mam wpływ na to, ale przetargu, który jest wypisany na druku gazety, należy zawrzeć też obowiązek wykonawcy, żeby do niego należał skład. Skład gazetki na podstawie materiału dostarczonego. Dzięki temu my dostarczamy mu teksty w Wordzie zwykłym, dostarczamy mu zdjęcia, mówimy, co na której stronie ma być, a robi to zawodowy grafik. I mało tego, proszę Państwa, ja się zajmuję tym na co dzień w pracy, zlecam takie rzeczy i to nie podwyższa się wydatków, bo drukarnie mają zatrudnionych grafików w sieci. I to nie podwyższa, a jeżeli, to naprawdę o kwoty bardzo niewielkie. Mielibyśmy nie dłużej, a naprawdę jakościowo zdecydowanie lepiej. Druga rzecz. Panie Tomku, w zasadzie skromności nie proponowałem nawet, żeby zrobić materiały formujące podróże, no bo myślałem, że jednak marka dzielnicy wymaga czegoś naprawdę profesjonalnego. A nie czegoś takiego, które nawet kolorystycznie nie kojarzy się z dzielnicą. No, hasło kocham podróże też nie bardzo nawiązuje do czegokolwiek w naszej dzielnicy oprócz nazwy. Chmurki, no też są ciężko, no mamy na podróże chmurki. W ten sposób nawiązać. No, zostało to zrobione naprawdę bardzo nieprofesjonalnie. Pani Iwono, Pani tutaj mówiła, że chce przeznaczyć środki na coś, co mógłby zrealizować Zikit tak naprawdę. Ma zrealizować Zikit. No, tak. Miałem dla Pani przykład tutaj samochodu policyjnego, który też Pani dodała, że mówię, powinien ktoś inny z go zakupić, tak? Tylko Pani się Pani nazywa na to samo. I tutaj Pani głosuje za, bo mamy głosowanie, nie specjalnie sprawdzałem, że to na sam samochód dodać, dokładnie, a tutaj w sprawie, za którą Pani odpowiada z ramienia zarządu, jest Pani przeciwko, więc przeraża. Wie Pani, dlaczego nasza dzielnica nie ma wizerunku,
co należy. Na Facebooka pani się przede wszystkim nie zgodziła. Zmian w gazetce pani nie chciała wprowadzić. Teraz pani jeszcze jest przeciwko tak podstawowej zasadniczej rzeczy jak oznaczenie najważniejszych szans. Nie jestem przeciwko pani, tylko uważam, że może wystąpić. Pani Kaczyńska, ja może pani bardzo proszę. Ale spokojnie, panie Jasuzie, ja bym prosił, żeby się odnosić do sprawy, a nie personalnie do personalna wycieczka, pani Kaczyńska. Tylko to jest odniesienie do pani dyskusji i także do poprawki, którą ja zgłosiłem. Pani po raz drugi pani przekazuje, nie mamy dzisiaj protokołu z poprzedniej sesji, o którym prosiłem umieszczenie odpowiedniego wpisu. Po raz drugi pani jest przeciwko mojej poprawce. Przeciwko pana poprawce, ale nie przeciwko renowacji. Tam jest informacja, proszę nie mówić. I prezentuję myślenia, co pani teraz prezentuje, bo pani wygodniej w danym momencie prezentować taki bądź inny. Bo ja myślę, że każdy zadanie, które realizujemy, teoretycznie może wpłynąć miasto. Nie żeby skonkludować. Tak, po pracy rzeczywiście, no ja tutaj tak pan Jacek, jeżeli pani się napracowała i przy jednej kasy, to nie można wstawić ją bez środków, bez wynagrodzenia za tą pracę. Więc ja poprawkę też swoją poprawiam, czyli 1500 zł. Tak jak to miała świadomość, że będzie rzeczywiście za jeden numer. Panie Jacku, ale to się odmówiło. Dodałam pytanie, panie przewodniczący, czy można zmienić osobę, która wkłada. Usłyszałam, że nie. Czyli przeznaczając 1500 zł, państwo decydujecie, że drugi, trzeci, czwarty numer nie będzie miał to zrobić. Więc to nie jest tak. To nie jest. Więc albo można zmienić kogoś, albo nie można, prawda? Następna sprawa. Panie Jacku, drukarnia ma w zakresie wygranego przetargu grafika, który ma zrobić graficzny skład gazetki, niemniej jednak chcąc określić na której stronie, co mamy mieć, jakie zdjęcia, trzeba zrobić ten skład po prostu w błądzie na zasadzie makiety. I to zajmuje bardzo dużo czasu, bo nie możemy powiedzieć, posłać wiązkę 8 artykułów, jak sobie redakcja zrobi, bo z doświadczenia, kiedy nie było pani, która to składała, i siedziałam nad tym, to po 4-5 razy do grafika się zwracałam, że nie tak to powinno być, bo po najżywszej linii porobił dwie kolumny i gazetka była wręcz paskudna. To właśnie dopasowanie tych materiałów zajmuje dużo czasu, a potem drugi raz ktoś to już nie w Korelu, tylko w Maju swoje programy składa to wszystko jeszcze raz. Więc dzisiaj sposobem zdecydujecie państwo, to ja się pytam o odpowiedź, to będzie drugi, trzeci i czwarty numerem. Już momencik, odpowiedź będzie tu pani Basia, a co ja? Ja pani Basia. Ponieważ ja jestem takim dość częstym kontaktem z panem radnym Juszowskim, jeżeli taka poprawka by przeszła, że tam zostaje 1500 zł, to 1500 zł byłoby właśnie na drugi, trzeci i czwarty numer. Bo temu nie możemy zapłacić. Nie było umowy do tego. Nie było pani z siłą niesji, że tak powiem. To na jakiej zasadzie mamy z 6000 zapłacić? Proszę państwa, ostatnio było tak, że pani miała trzy wydania, a dokładnie wpisana umowa była na dwa, bo okres podpisywania umowy trwał praktycznie chyba 2 miesiące. Ponieważ to po przetargu 3 miesiące trwała sama procedura, żeby zawrzeć z kimkolwiek umowę. Proszę państwa, szaleństwo odbywa się w ten sposób, że 3 miesiące musieliśmy, 3 miesiące od daty wprowadzenia można zawrzeć umowę. Dlatego, że nawet jak teraz podejmiemy uchwałę, to dwuczytaniowa, to jak zanim pójdzie, dwa czytania, to jest 1,5 miesiąca, zanim zostanie podpisana. Potem dopiero umowa. Są jeszcze negocjacje, jest jeszcze opinia skarbnika, dlatego, proszę państwa, trzeba liczyć, że 2,5 miesiąca. Oczywiście w związku z tym nie jest umowa z panią podpisana, bo nie mogła być panią podpisana. Pani na razie nie rozmawiała ze mną, przyszła, jest to na zasadzie. No tak można powiedzieć, że nie ma żaden stosunek prawny ani inny. Natomiast jest tylko pytanie. Nasze działanie
jest bardzo spowolnione przez wszystkie procedury. Chciałem Państwu powiedzieć, że tak jak mówię, mamy za chwileczkę, mamy święta, mamy półtorej miesiąca na to, że jesteśmy przy dobrych układach, za półtorej miesiąca będzie można te środki odpalić, po czym będzie gdzieś miesiąc czasu osoba ta, inna, czy jeżeli ktokolwiek będzie, ja tutaj nie personifikuję sprawy, chyba 3 tygodnie, tak, negocjacje, umowę, za nie umowę, nie my. My nie my, my przekazujemy osobę. Wszystko tak naprawdę jest wiadomo. Łącznie z tym, znaczy, proszę Państwa, no, powiem szczerze, no, wchodzimy na problem wiązkich grup. Ale jak? No, bo się okazuje, że my nie mamy innego wyjścia, tylko musimy z tą panią podpisać umowę. Nie. Przygotowała numer za darmo. Ale proszę Państwa, sama to nie jest tak, że zmusiliśmy panią do roboty. Ona chciała mówić, że proszę bardzo. Bo w tamtym roku było tak, że tutaj właśnie z dzielnicy byłam wyłoniona pani Marta Wiktora, ale pan Radny Burzowski prowadzi negocjacje, szuka też jakichś innych osób. Kontaktuje się też z redaktorami z innych dzielnic, żeby się tego nie podjęli za niższą kwotę, bo tak ma procedurę nakazane i to on później zajmuje się tą umową. Także na przykład jeżeli on znalazł osobę, która zrobiła to taniej, to wtedy nie z panią Martą byłby też tam podpisana ta umowa, tylko z kimś, kogo on już tam znaleźć. Nie może pan wskazać do wykonania zadania osoby. My możemy powiedzieć, że pani Marta w tym wypadku proponujemy, żeby nie głosować się stawiamy jak przystąpić. Pani Jacek. Tutaj pani Marzena, ja przede wszystkim do pani się, tak jak mówiłem wcześniej, zajmuję się takimi rzeczami na co dzień i wiem, ile trwa przygotowanie czegoś takiego dla grafika do druku. Nie jest to, nie wymaga to nie mojej tytanicznej pracy. Zwłaszcza, że ja nie produkuję 12-stronicowej gazety, tylko naprawdę 190 zł. I właśnie, oczywiście ja Państwu proponuję. Podprzyjcie Państwo moją poprawkę, ja zajmę się składem tym, co Pani mówi. Nie przesłaniem do, nie graficznym, w programach graficznych, bo to bym musiał rzeczywiście na tym posiedzieć, ale przygotowaniem dla grafika tego, co ma być na danej stronie, jak ma być. Ja wstąpię do zespołu na następnej sesji i zajmę się tym. Będę za to odpowiadać, Państwu gwarantuję. Tylko zróbmy to oznakowanie. Ja pani Basia. Tak, przewodniczący. No, przepraszam bardzo, bo to są wysoki klasy specjaliści, ja się nie znam. No, ja wszystkim się znam i się przyznaję. Powiem panu jedną rzecz, panie przewodniczący komisji rodziny. Szanuję pan, ale to, co pan w tej chwili powiedział, chciałem panu powiedzieć, to podciął sobie pan skrzydła. Pan po prostu wymusza na Radzie rzeczy i bo gdyby pan, mało tego, niech pan posłucha, ja to nie mówię złośliwie, tylko pan stawia warunek i od razu pan sugeruje, mało tego, doprowadzi pan do jednej rzeczy, że spróbuje pan obalić ułomny zapis, zakładam, że tak jest, ułomny, forsując w taki sposób swoje zadanie. Ja nie kwestionuję tego, że to zadanie nie jest. To zadanie już kiedyś przepadło. Powie pan, że ta demokracja ma to do siebie, że większość ma rację. Ja nie wiem, czy akurat ta propozycja zarządu, bo tu pan Bednarz usłyszałem, mówił taka demokracja. Problem polega na tym, szanowni państwo, że my niektóre rzeczy wydajemy, nie wiedząc nawet jaka jest treść, bo nawet zarządem na przykład książka o Proszowie według mojej wiedzy nie była konsultowana. Jak tak będzie wychodzić, to popełniamy pewne błędy. I teraz się trzeba zastanowić, wpływają poprawki, są środki, przecież te pieniądze mogłyby do następnej sesji pozostać w tamtej formie. Jak jeżeli ta pani pracowała do tej pory, nie miała 100% gwarancji, że dostanie pieniądze, to dalej będzie pracowała społecznie. Ustalmy jedną rzecz, że część z tych pieniędzy mogą znaleźć na tą tablicę, prawda? Tam jest. Niech hamujmy innych rzeczy. Zastanówmy się bez emocji, ile następnej sesji możemy spokojnie. Czyli popiera pan poprawkę pana Jacka? Ja nie wiem. Panie to musi coś panu przez gardło. Popiera pan poprawkę? No ja już nie wiem, bo ja nie wiem, bo chcę mieć, że tak powiem, jakieś sytuacje. Panie przewodniczący, niech się pan nie gniewa, ale pan zasugerował rzecz, która mi się nie mieści w głowie. Pani Basia była wcześniej, pani Basia. Ja chciałem się stosunkować do pana.
proszę nie brać do siebie, że ja jestem przeciwna, ale uważam, że to nie powinno ze środki dziennicy, bo jak tam nawet dziennicą wielicką, to są robione kierunkowskazy na przykład z granicznych takich przejdziecie się do obozu Płaszowskiego, trzeba do zamienia, to robi miasto. I wydaje mi się, że ten jest się po najprostszej linii oporu wziąć pieniądze z dzielnicy i zlecić. Komu pan to zleci? I trzeba porozmawiać z Wydziałem Kultury. Wydział Promocji. I promocji. Dziękuję. I promocji. Pani Jacek, proszę o was. Ja tylko, panie Wolku, mając świadomość niebezpieczeństw wszystkich, które idą za moimi słowami, strach przed prokuraturą, skarbówką, Centralnym Biurem Śledczym, tak dalej. To jest straszne. Potwierdzam i jeszcze raz mówię to, co mówiłem. Nikt nie chce nic złego. No, dziękuję. A jeszcze tylko, no panie Basiu, mamy płatkę od chyba 3 lat, tak? Czy więcej? Nie wiem, nie będę dokładnie liczyć. Nie mamy nadal tego. Nie mamy nadal jeszcze czekać. No ale to przecież myślę, że to jest tak. Ale proszę się nie gniewać. Ja się nie gniewam, pani Basiu, ale uważam, że to jest na tyle istotne. Ale 8 dni, bo my musimy deliberować na temat na 5000. Jest już 10 godzina. A tutaj co? My mamy na... Gdzie płaną? Może pan zajmie? Wyręczamy, proszę pana, wyręczamy. No nie bądźcie wariatów, pana trzeba zapłacić. Proszę państwa, pan wie się, głomowi. Ja to dwa słowa. Nie przejdźmy się. Mogę? Dwa słowa, czy ta pani może nie dostać pieniędzy. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Jeżeli nam w domyśle miała prawo uznać, że dalej pracuje na tym gazu, to ona musi dostać te pieniądze. Musi dostać, moim zdaniem. To jest raz. Po drugie, moja propozycja jest taka, czy nie moglibyśmy przesunąć dyskusji na temat tej gazetki konkretnie na następną sesję. Dojdźmy do jakiegoś konsensusu, porozmawiajmy w grupach, nie wiem, na komisjach, trzeba przejąć za bardzo pana radca. Dziękuję pani Ela. I skończmy ten. W odniesieniu do oznakowania tych tras turystycznych obiektów zabytkowych dla zabytków. Czy w Urzędzie Miasta działa Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, który jest za to odpowiedzialny i ma na to pieniądze. I oni robią oznaczenia, mogą na naszą prośbę... To trzeba wnioskować. Tak, gdzie jeszcze, ale gdzie możemy robić, to już myślimy, że nas nie dzieje, co tam się dzieje, że wszystko oni mają na to pieniądze. Ja zamykam dyskusję, bo czas nam przeszkodzi. Dotyczyło merytum sprawy i wychodzimy na jakieś ciężkie grunty. Otóż proszę państwa, na dzisiaj w wyniku prawie 40-minutowej dyskusji pojawiła się jedna poprawka, tylko że było nie, jest jeszcze. To tą proszę panią, że przecież bezdyskusyjna. Tak to ma być, żeby było. To ja nie wiem. Przekreślaj pana. Ja nie wiem. No. To w dziwnej sytuacji jestem, bo z jednej strony oni nie online, nie wiedziałem, żeby miała pieniądze, nie ma, nie było umowy. Ale też nie wiem. No, ale wcale nie jest powiedziane, że nawet jeżeli przeznaczymy te środki, to rozwiązanie jest za domowe. Dobra. Dziękuję. Szanowni państwo, płynęły dwie poprawki. Jedna poprawka pana, pierwsza była pana Jacka Bednarza chyba, a druga była pana Jacka Mynarza. Jeśli chodzi o poprawkę pana Jacka Bednarza, jest następująca, że do druku 18 zmienić potem w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, z 6000 na 1500. Oznacza to, że byłoby 1500 zł na redakcję. Chciałem przypomnieć, że złożyłem pierwszą poprawkę, żeby wykreślić, żeby odłożyć dyskusję,
Ale gdzie ta poprawka jest? No ja ją wycofałem, bo Państwo byście do tego negatywnie ustosunkowali. No nie, no Pani Basiu. Ja no, myślę, że to, taka poprawka... Jest logiczna. No ale Pani Basiu, ale kiedy Pan Przewodniczący ją odczytał, to słusznie. To Państwo, że tak powiem, krytykowaliście. To jeszcze lat. Panie Sierpiec, ale ja podpisałem, że jeżeli przejdzie, więc napisz poprawkę, to może Twoja przejdzie. Proszę Państwa, nie ma poprawki. Ja mogę swoją poprawkę oczywiście wycofać. Ale proszę Państwa, to co Państwo chcecie zrobić, to róbcie, bo ja nie... należy złożyć poprawkę, to składajcie. Ale Zygmunt, złożyłem poprawkę i powiedziałem, żeby trzymać się z dyskusją na następną sesję. I trzeba było tak zrobić od początku i nie byłoby dyskusji. Znaczy ja uważam, że środki na tablicę powinny przejść do tej sesji. Ale ja złożyłem tylko środki dotyczące 160. Natomiast druga poprawka jest złożona przez pana Jacka Młynarza, żeby wykreślić punkt pierwszy i drugi. Pani Basiu, czy co? A środki w wysokości 8200 zł przeznaczyć na sfinansowanie oznaczeń tras turystycznych oraz zabytków na terenie podwórza. Proszę Państwa, są dwie poprawki. Ja piszę trzecią i co to są dwie. Ja trzecią. Ja jeszcze, panie przewodniczący. Pan też pisze poprawkę? Nie, nie piszę, tylko chcę mieć gwarancję, czy środki na tablicę zostaną dzisiaj. Tak. Żeby... No to jest gwarancja. Gwarancja będzie wtedy, że... Gwarancja będzie wtedy, to nie ma, znaczy te dwie poprawki w żaden sposób, czy przyjęta, jedna, czy druga, nie, czy nie, nie angażują w środku tablicy. Także podarujemy, że podejmiemy tą uchwałę, że będzie w tej, sprawie konsensus. Że mamy trafiły środki pod inne instytucje, kompetencje innych instytucji są do zrozumienia czy i tak dalej. A tutaj jest to samo. To znaczy, to pan się opiera, to nie wystąpi do wydziału kultury pomocy. Czy ktoś jeszcze z Państwa wyszedł? Proszę Państwa, bardzo proszę, Panie Wojciechu, zamykam dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa rady pisze jeszcze poprawki? Nie. Płynęły dwie poprawki. Tamta poprawka pana Jacka wycofał. Płynęła inna, że poprawka do druku wykreślić w paragrafie pierwszym punkt 1 pozostałe punkty zmieniają numer. I poprawkę pana Jacka Młynarza czytałem wcześniej, numerujemy poprawki. Pana Młynarza była pierwsza. Ale tak, ale to była, ale teraz pan Jacek tam to pisał, bo to pana Młynarza był pierwszy. Żeby nie było potem... A jaki cel? A kto jest dalej do pana Młynarza i ona będzie głosowała pierwsza. No, to musi być pierwsza. I w ogóle ma numer 1. Bo pan Jacek swoją wycofał, to była świeża. Proszę Państwa, nikt nie spada. Przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za poprawką pana Jacka Młynarza, żeby wykreślić punkt 1 i 2 środków, a środki w wysokości 8200 zł przeznaczyć na sfinansowanie od naszej tras turystycznych oraz zabytków na terenie podwórza. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wyniki głosowania. 3 za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada nie przyjęła poprawki pana Jacka Młynarza. Poprawka pana Jacka Młynarza. Żeby poprawka do druku 18 wykreślić w paragrafie pierwszym, punkt 1, pozostałe punkty zmieniają numer. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana Jacka Bednarza?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik. 6 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące, poprawka nie przeszła. Liczmy mamy to słowo. Nie, no bo pani... Tyle warte jest słowo. Pani, ja uważam, że w ogóle to było poważne, wycofać to wszystko. Proszę Państwa, Pani Basiu, Pani Basiu, to żeśmy głosowali. Proszę uważać na sos. Teraz, proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania, przegłosowaliśmy poprawki. Obydwie poprawki, proszę Państwa, nie przeszły. Jesteśmy w trakcie głosowania. Głosujemy. To jest właśnie demokracja. Głosujemy druk podstawowy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem... Bo, ale czy mogę przeprowadzić głosowanie? Oczywiście niezgodzenie czy zgodzenie to trzeba werbalnie w czasie głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 18 w sprawie zadań listy zadań budżetowych na 2013 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zawsze przeciw. Zawsze się uda, co zgadza, że leczyło. Panie Basiu, ja taki wniosek składam, bardzo proszę o moje wypowiedzi do protokołu. Odnośnie dyskusji i słuchania jest ciekawe, bo pan mówił, że zawsze jest kierunek. Napiszę. Tak, jeżeli wtedy do protokołu, to także, że załączenie. Panie Jacku, to określa statut. Bardzo Państwa proszę. To określa statut na piśmie, Panie Barze, to co idzie, tylko na czas. Co? Teraz proszę Państwa, przystępujemy do procedowania projektu uchwały.